Witam Państwa serdecznie. Jesień to bardzo dobry moment na sadzenie różnego rodzaju bylin. Dzisiaj powiem o roślinach, które nadają się na tereny wilgotne i podmokłe. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Na początku zacznijmy od wiecznie zielonej byliny o wspaniałym wybarwieniu. Tatarak trawiasty. Dorasta do 80 cm. Liście ma biało-kremowe z podłużnymi pasami. Taki kolor utrzymuje się przez cały sezon, nawet zimą. Z czasem tworzy zwarte kępy. Jest rośliną bagienną, więc może rosnąć nawet w płytkiej wodzie. Sprawdza się jako roślina do nasadzeń oczek wodnych, strumieni lub bardziej wilgotnych rabat. Lubi stanowisko słoneczne lub półcieniste. Jest rośliną całkowicie mrozoodporną, ale na zimę powinien być okryty stroiszem lub liśćmi. Trafiłam na dobrze rozrośniętą sadzonkę, więc zrobię z niej kilka. Ona się dobrze tutaj rozchodzi. Rękoma dam radę. O, jest już gotowa. Wkładamy do przygotowanego dołka na wysokość taką, jak była w doniczce. A powinnam ją wlać wodę wcześniej. No ale zrobię to później. No i mamy jedną. Możemy z tego zrobić o jeszcze następną. Tu już mi trudniej idzie. Chyba muszę sobie pomóc łopatką. O, udało się. No trochę malutka, ale też ją wsadzę i będzie się rozrastać. Dobrze właśnie kupując sadzonki patrzeć na to, jak mocno ona jest rozrośnięta, dlatego że z jednej możemy otrzymać kilka sztuk, co jest oszczędną metodą. Wykopujemy dołek. No i wlewamy do dołka wodę. No i przysypujemy. Tak trzymamy roślinę, żeby ona była na wysokości, w jakiej była w doniczce. Musimy pamiętać, że na koniec roślinę musimy ubić, żeby pozbyć się wszelkich tam wszelkiego powietrza w ziemi. Dobrze ubijamy. O, i posadzona. Jeszcze można podlać. Kolejną piękną byliną o imponujących srebrnych liściach jest Brunera. Tutaj dokładnie jest podane nazwa tej rośliny. Wiosną kwitnie na niebiesko. Kwiatki ma podobne do niezapominajki. Najlepiej sadzić ją w okolicach oczek wodnych, gdyż lubi ziemię wilgotną. Dobrze czuje się w cieniu, więc jest idealna do zasadzeń pod drzewami i jest w pełni mrozoodporna. Mi się bardzo podobają jej liście, są niezwykle dekoracyjne. Piękna roślina. A jak się rozrośnie, to będzie cudo. Kolejną rośliną to języczka pomarańczowa. Tak ona wygląda. Ciekawa roślina. Liście ma ciemne, bordowe. Kwitnie na jaskrawo pomarańczowo, które pojawiają się od lipca do września.
dorasta tak do 90 cm wysokości i tworzy zwarte rozety, tak, które osiągają szerokość 80 cm. Lubi wilgotne gleby, mogą być nawet podmokłe. W takich warunkach może rosnąć w słońcu. Gdy tej wilgoci jest nieco mniej, wybierzmy stanowiska półcieniste. W całkowitym cieniu roślina traci ciemne zabarwienie. Będzie rosła, ale już nie będzie tak pięknie wybarwiona. Już same te jej liście są niezwykle dekoracyjne, a jeszcze jak zakwitnie, no to myślę, że będzie naprawdę pięknie wyglądać. Kolejna języczka, ale tym razem wąskogłówkowa. Ma trochę podobne liście, ale jest inna. Okazała roślina. O, tutaj jest dokładniej nazwa. Jest okazałą rośliną. W okresie kwitnienia może osiągnąć wysokość 180 cm. Ma okazałe liście w kolorze ciemnozielonym. Ich brzegi są ząbkowane. W lipcu i sierpniu wypuszcza pędy kwiatostanowe, które są pokryte żółtymi kwiatkami. Najlepiej rośnie w miejscach częściowo zacienionych. W pełnym słońcu może wysychać i krócej kwitnąć. Lubi gleby umiarkowanie wilgotne. Ja już tutaj szykuję miejsce na następną roślinę. Pysznogłówka. Też bardzo piękna bylina. Może pokażę dokładnie jej nazwę. O. Roślina tworzy zwarte kępy osiągające 60 cm wysokości i 40 cm szerokości. Jest niewymagająca, łatwa w uprawie. Od lipca do sierpnia obsypuje się kwiatami o pięknej różowej barwie. Jest niezwykle dekoracyjną rośliną. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne lub półcieniste. Świetnie nadaje się do nasadzeń w pobliżu zbiorników wodnych, gdyż lubi umiarkowanie wilgotną glebę. Jest w pełni mrozoodporna. Oczeret piaskowany. Jest to roślina, która na pewno poradzi sobie na terenie podmokłym. To bylina wodna, dorasta do od 100 do 130 cm. Łodygi ma cienkie, sinozielone, w białe poprzeczne pasy. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne, półcieniste. Najlepiej rośnie w płytkiej wodzie do 30 cm wysokości, ale możemy posadzić ją w wilgotnej lub mokrej ziemi. Jest całkowicie mrozoodporny. Na przełomie lipca i sierpnia na szczytach pędów pojawiają się niepozorne brązowo-beżowe kwiaty zebrane w kłosowate kwiatostany. Lobelia lśniąca dorasta do 80 cm. Gdy ma dobre warunki, może osiągnąć wysokość nawet 120 cm. Tworzy szerokie kępy, ma bardzo ozdobne liście z czerwoną, o czerwono-fioletowej barwie, a kwiatki mają intensywnie czerwoną barwę. Kwitnie od lipca do jesieni. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne lub półcieniste. Lubi glebę umiarkowanie wilgotną. Kolejna roślina nadaje się do tworzenia ogrodów bagiennych. Poradzi sobie też w umiarkowanie wilgotnym podłożu, dlatego można wykorzystać ją też w tym miejscu. Trojeść krwista. Tu jest dokładnie nazwa. O, teraz lepiej widać. Jest wysoką rośliną, osiągającą nawet 120 cm. Jak widać, pędy rośliny są grube, wyprostowane. Kwitnie na różowo-czerwono, tworząc baldachy. Mają bardzo przyjemny zapach.
lubi miejsca słoneczne, jest świetną rośliną do zadarniania podmokłego terenu. Wykorzystuje się ją do dekoracji oczek wodnych, stawów oraz strumyków. Jeśli chcemy stworzyć ogród bagienny, to możemy ją śmiało wykorzystać. Jeśli mamy tradycyjną rabatę i jest to miejsce umiarkowanie wilgotne, to też ta roślina sobie poradzi. Kolejna roślina to niska bylina dorastająca do 25 cm, pełnik niski. Najlepiej sadzić ją na brzegu rabaty. Kwitnie od czerwca do lipca. Wybieramy dla niej stanowisko słoneczne lub półcieniste. Najważniejsze jest to, by zapewnić wilgotną glebę, gdyż sucha gleba sprawi, że pełnik przestanie kwitnąć i zniknie nam całkowicie. A więc sadzimy na stanowisku stale wilgotnym, nawet może być okresowo zalewowym. I już ostatnia roślina, o której dzisiaj powiem. Sadziec purpurowy. Jest to bardzo wysoka bylina, dorasta do 2 metrów. Mocno się rozrasta, wyglądem przypomina krzew. Kwitnie od sierpnia do końca września. Kwiaty ma drobne, purpurowo-różowe, zebrane w baldachy, dzięki czemu niezwykle wyglądają okazale. Najlepiej czuje się w półcieniu, preferuje ziemię umiarkowanie wilgotną. Po kwitnieniu warto usuwać baldachy, by roślina nam się za bardzo nie rozrosła. Poza tym te nieobcinane baldachy osłabiają roślinę. Poznaliśmy dzisiaj 10 roślin, które nadają się na tereny wilgotne. Niektóre dają sobie radę nawet na terenie podmokłym. No wiadomo, to są teraz małe roślinki. Na efekty trzeba poczekać, aż się rozrosną. Mam nadzieję, że filmik okazał się pomocny. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dają łapki w górę, dają komentarz i subskrybują mój kanał. Dzisiaj dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Bye, bye!